Witam serdecznie od osób gołębi pocztowych. Witamy serdecznie. Na początku zachęcam do subowania kanału, ponieważ będą filmiki, będą jeszcze inne gołębie przedstawiane z różnych rodzin. Także taki filmik dzisiaj robimy w sumie bez gołębi, bo chcieliśmy tu hodowcom podziękować, tym co byli. Zabrali ptaki, będą na pewno zadowoleni. My też jesteśmy zadowoleni, że po prostu te gołębie im się tam podobały. No. Grzegorz, powiedz więcej. Może... A zwłaszcza pierwszy hodowca, co przyjechał w piątek. Będę go bardzo, bardzo długo wspominał. Mogę powiedzieć, nie będę mówił dalej. Ci, co byli wczoraj, to wiedzą. Ten co dzisiaj był, to jeszcze nie wie, ale się dowie. Także jeszcze no. Pozdrawiamy ci, hodowco pierwszy, żeś wybrał naprawdę takie gołębie i za śmieszne pieniądze. Jeszcze jestem normalnie zawiedziony z ciebie. Takżeś potraktował mnie jak typowo biedaka. Tylko ci tyle powiem. Niech to idzie na całą Polskę, żeś mnie potraktował jak biedaka. I wszystko. Kolega będzie mówił dalej. No także mówię, dzisiaj jeszcze też hodowcy byli, wczoraj byli hodowcy, także trochę tych gołębi zeszło. Tak. Tutaj u nas tam każdy gołąb jest na sprzedaż, chciałem powiedzieć. Tak. Bo my nie lotujemy gołębiami, nie musimy lotować. Nawet stare gołębie będą. Nawet stare. Tutaj była propozycja, padła wczoraj, tak? Tak. Unikat na Polskę tych gołębi, może, nie wiem, może ma dwóch hodowców gdzieś tam, ale to już chyba raczej są gołębie starsze, bo my mamy tu siedmiolatka, tak? Tak. Mamy siedmiolatka, podwójny wnuk Angelo z rodziny Cassard, belgijskiej hodowli. Polaka nie było żadnego stać, żeby kupić te gołębie. Wszystko szło na Chiny, także tutaj hodowca wczoraj tutaj z Grzegorzem się dogadał, jakąś tam kwotę zaproponował. Grzegorz mi zadzwonił i takżeśmy myśleli. Ja mówię, no jak chcę, no to tego. Po tym ptaku bardzo dobrze gołębie latały, bo tak. I gołąb wygrał lot na WG i z finału był piąty, dziesiąty i tutaj u hodowcy. Hodowca ode mnie zakupił, dobrze poleciał zaraz gołębiami. W oddziale dobrze te gołębie latały. Także tu samice musi doszykować, nie? Już wie, co kolego Wojciechu, tak. Żeśmy dzisiaj rozmawiali na ten temat przez telefon. Ja jeszcze do Grzegorza mówię, szukam jakąś dobrą samicę, żeby to coś leciało, nie? Dostanie tą samicę, co miał praktycznie. Bo on praktycznie dobry był z każdą samicą. Tak. Ale dostanie tą samicę, to najpewniej się sprawdzały gołębie. Tak. No tak. No dostanie tą samicę. Ty mówisz o tej, co dzięki córce? Tak. Tak, dzięki jego córce mieliśmy drugą drużynę WG Kosakową, mogę powiedzieć. Druga doleciała po locie. Maciej Wudzik sobie ją zostawił, może powiedzieć. Świetnie, chyba obydwie nawet sobie zostawił. Świetnie mu latały. Tak. Jak lotował, nie wiem czy teraz jeszcze lotuje w oddziale, ale on sobie zostawił moje gołębie. Chyba ze cztery. Ze cztery do lotowania. Trzy albo cztery zostawił sobie. Tak. Czemu nie zostawił z innych hodowli? Tak. No, także bardzo był zadowolony. Tej gołębi. Mówi, że robotę fajną robiły przy cięższych, dłuższych lotach, nie? Mówi, tam jakieś tam czubki nie robiły z tych lotów takich, ale to, ważne, takie, że dobrze to takie gołębie były, tak. Nie? Ważne, że dobrze punktują, nie? Nie wiem, bo teraz z nim nie rozmawiałem, acz teraz, no, rozmawiałem z nim tam może miesiąc temu czy ten, ale teraz nie wiem, jak to tam, co z tymi gołębiami robi, wiem, że chyba też nie będzie lotował. Także, ale mniejsza z tym, no, każdy gołąb jest do sprzedania, bo tu niektórzy mówią, że tam dobrych nie sprzedacie, bo konkurencję sobie robicie czy coś, no ale u nas wszystkie są do kupienia, także nawet młode. Stare gołębie, nawet szpaki no. Stare będą są do nabycia. Kto dobrze kwestia zapłaci, ceny. Kto dobrze zapłaci, każdy gołębie do odstąpienia. No. To jest kwestia do dogadania się ceny i to wszystko. Także. Także tu będziemy przedstawiać. Na razie zobaczymy, może poczta. Bo wiemy, jak poczta ruszy, no to tych. Kupujących po 2-3 sztuki jest dużo, bardzo chętnych. Bardzo dużo. Dzisiaj nawet mi dzwonił hodowca, tu akurat koledzy byli właśnie, co dzisiaj byli, zabrali gołębie i to właśnie słyszeli, że chciał koniecznie hodowca z gołębi pałek. Hodowcy kochani, bardzo was pozdrawiam serdecznie, ale ja gołębi pałek nie mam. I proszę już mi nie napinać, czy mam gołębie pałki. Bo wiem, o co wam chodzi i nie życzę sobie tematu gołębi pałek. Bo źle o tych gołębiach, bardzo źle o tych gołębiach wspominam. Tak, a tu nie chodzi, że były złe tam w lotach czy coś, tylko... Tak, w innej sytuacji. Inna sytuacja była. Będzie taki moment, jak już będzie, może już będzie kiedyś ku końcowi tego wszystkiego, to wszystko na ostatnim filmie kiedyś powiem. O co to wszystko grało.
na dzień dzisiejszy tego nie powiem. Były nieporozumienia po prostu. Były nieporozumienia i to nie fajne. I to nie fajne i dlatego żeśmy te gołębie wszystkie sprzedali, żeby nie mieć problemów. Tak. No, żeby wiadomo, żeby z tymi ludźmi nie mieć problemu. Żeby z tymi po prostu się odizolować od tych ludzi, nie? Tak. I wszystko, nie? Tutaj było. Ach, dobra jest, kończmy temat. Jak już będzie wszystkiego ku końcowi, to wszystko powiem, o co w tym wszystkim biegało. Na dzień dzisiejszy tego nie powiem, nie? No, dobrze, to mówię, no. Zachęcamy. I tu jeszcze wspomnę o telefonie wczorajszym, że jeden hodowca dzwonił, że badania DNA chciał gołębi linii szpaków. Kolega może powiedzieć no, dalej. No, hodowco, słuchaj, jak ty chcesz przyjechać do mnie, wyrywać jakieś tam pióra czy coś, to możesz sobie wyrwać alwosy z głowy. W ogóle tutaj nie dzwoń. Grzegorz, jak będą tam dzwonić, to weź w ogóle rozłączaj się z nimi. Badania to ja mogę zrobić, jak pojadę osobiście do Koby. I tak. Wtedy jest 100% pewności, że to będzie prawda. A ty jak kupisz, to sobie jedziesz do Koby ze swoim gołębiem kupionym i sprawdzasz sobie wiarygodność tego. Tak. I to się robi w ten sposób. I to się nie robi już przez pióra, bo przez pióra to sobie możesz, wiesz, zrobić sobie... Z pióra sobie możesz zrobić spławik, nie? Tak. No. Możemy tylko sobie wdybać. Także Grzegorz, jak będziesz ci znowu dzwonił, to właśnie zdaj z nim spokój, nie? Bo to jakiś tam podłożony gość, co 2 lata temu dzwonił chyba, nie? Dokładnie tak. Ktoś go nasłał, nie? Dokładnie. To komuś się nie podoba, że sprzedajemy chyba te gołębie za tanio, nie? Za tanio, tak. Tak mi się to wydaje, nie? No, bo jakbyśmy po 3000 brali, to by było okej, okay, nie? Tak, to tak by było akurat, nie? No, a tu trochę za tanio jest. No, za tanio to wszystko idzie. Ale ludzie nie mają pieniędzy i sprzedajemy taniej, no i tyle, nie? Bardzo tanio, nie? Bo 2 lata temu sprzedawaliśmy bardzo drogo te gołębie. Tak. No bardzo drogo, nie? A jak ktoś zadzwoni, będzie miłym człowiekiem i będzie normalnym człowiekiem, takim pracującym, nie jakimś tam cwaniakiem. Bo ale jak przyjechał w piątek. Ten człowiek w piątek. Tak, jak ktoś nie będzie cwaniakiem i zadzwoni, dokładnie to nie tak. Będzie żaden 1000 zł, co tam napisano, tylko będzie o połowę niżej i tam może ten. Dokładnie ale tak. to musi być człowiek normalny i nienormalnie się zachowuje, bo jak tak. Ktoś się chwali pieniędzmi, no to będziemy sypać mu ceny od 2 do 3 tysięcy. Z grubej rury. A jak mu się nie podoba, pojedzie do Pawła, zapłaci 10, no i tyle. 10 za gołębia, a 10 tysięcy tego samego, co tu jest w tej hodowli. Tak. I wtedy się oczy otworzą i koniec. Także nie można być cwaniakiem, trzeba być do ludzi. Ja każdego człowieka szanuję. Każdego jednego. I też bym chciał, żeby po prostu. Ale ja będę do końca mojej kadencji będę pamiętał tego człowieka, co w piątek przyjechał. Naprawdę będę go bardzo, bardzo długo pamiętał, nie? No bo wiesz, się jakieś tam nie dogadali, nie? Telefonicznie, nie? Dokładnie tak, nie? A tu było całkiem inna bajka i nieprzyjemne to jest, nie? Jeśli człowiek się umawia tak i tak, to jest tak, a że wyszło jak wyszło, wszystko. No, mniej tych smutnych wiadomości. Na koniec tygodnia. Lepiej te wesołe. Tak. Także lepiej do szklaneczki coś mocniejszego sobie wlać i, tak. i się wyluzować, niż źle momenty wspominać i wszystko. Nie? Mówię tutaj, mówię, na pewno coś każdemu poleci, wszystko nie poleci, wiadomo, bo to tam ludzie tutaj biorą od więcej mistrzów polskich, a z tego praktycznie nic nie mają, tak samo. Grzegorz, no tutaj też dzwonił do ciebie hodowca, nie? Powiedz, dużo do mnie. Ale dobra, ale powiedz o tym tylko jednym, co dzwonił i mówi 2 nabył, no i co? Jeden gołąb przez przypadek mu padł, bo mu padł, a drugi kapitalnie jest u niego najlepszym rozpłodowcem. Na dzień dzisiejszy jest najlepszy rozpłodowiec z linii gołębi Rafała Paconia. Tak, i to czołowo się dają mu, nie? Nie wiem, a nawet po jakich gołąbkach to jest gołąb. I to kapitalnie mówi. I chciał te gołębie z filmu wziąć, nie? Tak. No ale tutaj przyjechał ten gościu, wziął. Tak. No nie wiem, czy on wziął wszystkie z tych gołębi, bo tam namieszał. Namieszał tak, że głowa boli, także jestem rozczarowany, nie? Mówił, że bierze z filmu, później brał inne. Ja jestem zadowolony, że te gołębie się sprawdzają. Miło słyszeć, że ktoś weźmie 2 gołąbki, jeden jest kapitalny rozpłodowiec. No to jest bardzo miłe i za grosze, może nawet powiedzieć, czy tam za 200 zł. No po 200, czy po 150, czy po 200 zł płacił. Jakoś tak było, to były śmieszne pieniądze, no. I kupiłby za 1500 czy za 15 000. Na Pigebooku można, czy na Pipie kupić, nie, za tam 5 czy 10 tysięcy i też z tego nic nie będzie. Może nic nie być, no i wszystko w tym. Lepiej wziąć 20 i... No ja tak mówię, ja już tak wielkich pieniędzy już nie będę wydawał. Słyszę te wielkie nazwiska i to, te hodowle, to wszystko, normalnie jestem załamany. Jestem normalnie załamany. Jedna mafia. Wszystko jest, wszystko nabijanie ceny. Tylko jest, tylko o kasę. Tam tylko o kasa. Ja doskonale wiem. Tam się dużo szuka. Wiemy, ale Grzegorz, nie mów też do tego, bo później będą, wiesz, znowu prawnika nasyłać. No, a ja sobie tu żadnych prawników nie życzę i wszystko no. To macie. Nie? My robimy swoje i się nie kpiewniczamy komuś tam. Jakąś tam konkurencję, nie? Tak.
Niech tu i też konkurencja do niektórych wyzwania nie straszy, bo. Tak. Ja bo sobie żadnej konkurencji tutaj nie życzę. Nie? Bo za tanio sprzedajemy. No trudno. Za tanio, nie? Za tanio. No, niestety, no tanio. Tanio, no, żeby każdy był zadowolony, żeby te gołębie leciały. Tu nie chodzi o pieniądze, tylko żeby te gołębie leciały. To mnie cieszy, że hodowca dzwoni na 2-1 naprawdę super rozporowiec. No to. Bym chciał zarobić pieniądze, dostałem propozycję w Warszawie, pytał mi się gościu, ile zarabiasz, mówię tyle i tyle, to było to 2 lata temu, nie? Tam mówię mu tam tyle i tyle. Słuchaj, będziesz miał u mnie, jesteś, wiem jaki jesteś człowiekiem, jesteś obrotnym człowiekiem, tu załatwić, tam załatwić, to wszystko tego. To dziennie u mnie tyle dostaniesz. Mieszkanie ci wykupuję, wynajmuję i tego. No ale nie chciałem zostawić wszystkiego i wyjechać, bo nie wiadomo jak to tam dalej by było, bo... Człowiek jest. Dzisiaj jesteś kolegą, a za chwilę możesz być, będzie szef, a kolega wiesz o co chodzi. Ale jeszcze myślę nad tą propozycją, bo cały czas jest aktualna, także no, mógłbym zarabiać duże pieniądze i to wcale nie muszę wyjechać za granicę. Nie? Tak, bo w Polsce idzie, to jest ładne pieniądze. Będę tylko człowiekowi pilnował biznesu po prostu, żeby on mógł spokojnie sobie spać i robić coś innego. Ja będę to musiał wszystko wziąć na głowę, tak? No, także no mówię, no to z gołębi to praktycznie, no to jak syn ja tu... Syn poszedł do gołębnika, coś sobie tam wyszukał jakiegoś ptoszka, chce sobie obejrzeć, także gołębie tamczyki wariują, także na to wszystko będziemy dziękować wszystkim hodowcom miłej do końca niedzieli, pozdrawiam wszystkich hodowców. Pozdrawiamy, zachęcamy, jak ktoś będzie chciał, to może Grzegorz uszykować, czy to jakieś pary, czy coś. Tak. Też będziemy pokazywać późniejsze gołębie od Pawła Mędrysy, bo to dzisiaj pobrali też. Pitmana, no tam jeszcze no, będzie trochę, tylko trzeba czekać, bo te gołębie się pierzeją i one się są nieładne, jak to niektórzy mówią, nie, muszę się wypierzyć. Syn idzie za ojcem, już za często siedzi w tym gołębniku, także coś chyba się szykuje ciekawego z hodowcy, może będzie przyszłość hodowca. Także jeszcze Grzegorz powie, aby ktoś chciał porozmawiać, zadzwonić, to do Grzegorza numer telefonu. 789-495-670. Także jakby ktoś chciał jakieś starsze pary, czy coś pewniejsze, no to też, no ale to mówię, no to tam jakieś tam będą mi do pieniądze. Najlepiej sobie młode wziąć można, nie? Tak. Najlepiej później, nie Grzegorz? Najlepiej młode później. Nawet to są bez, nawet są, Grzesio to zlewał i nawet są bez obrączek gołębie. No ale to są naprawdę superowe. To sobie ktoś to może wziąć nawet za śmieszne pieniądze, nie? Jak to my mówimy, za grosze i się każdy śmieje. Połączy i niech lotuje i niech zobaczy, nie? Może być sama śmietanka i no, wszystko, nie? Także no my tu złych gołębi nie mamy, bo te złe gołębie już niedawno usunęli, nie? Tak. Kilka jest takich gołębi, co się jeszcze na razie zostawili jako mamki, nie? Jako mamki, żeby były podkładane. No, tak, no bo są takie pary, że tam trzeba tam przełożyć, nie? Dokładnie, jest zapotrzebowanie na szpaki, nie? Tak. No to się szpaką małe mutki weźmie, przebierze, nie? Zabierze, nie? Tak. Jest zapotrzebowanie na te czerwone, to też, nie? Dokładnie tak, nie? No także to się robi, nie? No, tak żeby nie męczyć gołębi. To wszystko idzie, także pozdrawiam jeszcze raz. Po szpakach nawet mam teraz, mogę powiedzieć, 4-dniowe mutki. Po szpakach, nie? Będą do sprzedaży. Tak, i to dopiero będą ogrodnie mutki. No. Już na pewno hodowca dzwoni, ale nie odbiorę teraz, daj później, dobra. No, także zakończamy temat. Tak. I pozdrawiamy serdecznie wszystkich hodowców. Dokładnie tak. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy.